Cześć, nazywam się Dawid Ślusarczyk i zaprezentuję, jak wykonać klasyczną formę boba. Pracę swoją rozpocznę w sekcji trójkąta numer 1 z tyłu głowy, ponieważ w tym elemencie chciałbym się skupić na największym cieniowaniu, lecz pod kątem 45 stopni, ponieważ chcemy uzyskać pełną formę boba. Kolejnym etapem, jakim wykonam, będzie praca na trójkącie numer 3 i na trójkącie numer 4, poprzez podzielenie tej sekcji na mniejsze trójkąty i poprzez dociąganie do ramienia trójkąta numer 1 uzyskamy płynne połączenie tych długości, a zarazem przedłużoną linię z przodu.